Baw się z nami na Śląskiej Fali. Śląska Fala, Andrzej Matejczyk. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Beata Bolas, United Color of Pink. Bo tak. Cycki są fajne. Bo cycki fajne. Są fajne. Również zwana jestem Becią. Popularnie. Właśnie, popularnie zwana Becią. To więc będziemy mówić, zostańmy przy tym. Becia, mnie jest łatwiej, bo się znamy troszeczkę czasu. Beciu, powiedz mi, United Color of Pink, no, zrzeszeni w różowym kolorze. Tak, jesteśmy organizacją niedochodową, czyli charytatywną. Działamy tutaj w Chicago od prawie czterech lat. Pomagamy polskim kobietom walczącym z rakiem piersi. Różowy kolor jest na całym świecie i różowa wstążeczka jest na całym świecie symbolem raka piersi i walki z rakiem piersi. Także stąd nasza nazwa. Jesteśmy zjednoczone w różowym kolorze, bo różne organizacje używają różnego koloru różowego. Tak, ten jest taki jaskrawy. Avon Walk miał taką bladą różowy kolor. Susan G. Komen ma bardzo ciemny różowy. Mary Kay ma jasno-różowy, a my chcemy wszystkie te kolory różu zjednoczyć, żeby w walce o lepsze jutro dla kobiet, których ta choroba dotknęła. Wiem, tak? Że ty jesteś matką chrzestną tej organizacji, głównym pomysłodawcą i jednocześnie wiceprezesem fundacji. Czy to jest fundacja, czy to organizacja? Tak, to jest fundacja. Wiceprezesem fundacji. Skąd pomysł na to? Moja najbardziej ukochana ciocia, mama chrzestna mojego brata, niestety zmarła na raka piersi. To tak bardzo mnie dotknęło, bo to była naprawdę moja najbardziej ukochana ciocia. I w sumie rak piersi dotyczy bardzo wielu kobiet, a prawie każdy zna kogoś, kto był dotknięty tą chorobą. W związku z tym statystyki. 1 na 8 kobiet będzie zdiagnozowana w swoim życiu z rakiem piersi. W związku z tym dla mnie ta walka i pomoc tym kobietom jest bardzo, bardzo ważna. I w ten sposób kilka koleżanek, które chodziłyśmy w przeszłości w takich marszach organizowanych przez fundację Avon Walk. A potem ta organizacja przestała organizować takie marsze. Stwierdziłyśmy, że my nie chcemy przestać działać. Chcemy działać, bo jesteśmy aktywne, chcemy pomagać polskim kobietom. Z tego, co się orientujemy, na terenie tutaj chicagowskiej metropolii nie ma żadnej takiej organizacji pomagającej. W przeszłości były grupy, były Amazonki, ale nie ma takiej organizacji, nie ma takiej fundacji. My jesteśmy zarejestrowaną fundacją niedochodową od prawie 4 lat. W październiku będziemy miały 4 urodziny, także mamy wszelkie przywileje związane z prowadzeniem niedochodowej organizacji. Czyli na przykład mamy donacje, które są składane dla nas, mogą być odpisane od podatku i takie różne. Dużo pracy, ale też dużo przy tym radości. To przy okazji dlatego mówisz o październiku. Październik tak. Jest miesiącem różowym. Różowym. Dlatego przywiozłam ze sobą nasze dekoracje, bo gdziekolwiek się pojawiam, staram się przynosić trochę różowego. Tak, na całym świecie miesiąc październik uważany jest za miesiąc świadomości walki z rakiem piersi, także nasza organizacja też do tego się przygotowuje i chciałam Wam opowiedzieć o tym, że będziemy mieć wielką imprezę za 2 tygodnie, a nasz coroczny różowy bal, a w tym roku po raz kolejny będzie to Great Gatsby, Glitz and Glamour, czyli lata 20, lata 30. Szalone lata 20-30 są taką, dla mnie, uważam, że jest to nasz... Dlaczego pomysł takiego balu, no takiego tematu? Bo wtedy zaczęła się emancypacja kobiet. Wtedy kobiety powiedziały, ściągamy gorsety, zakładamy stoniki, obcinamy spódnice, obcinamy włosy, zaczynamy prowadzić samochody. Zaczęły walczyć o równouprawnienie, zaczęły walczyć o to, by móc na przykład głosować. Z wszystkim bym się zgodził, te gorsety może wiesz, troszeczkę bym zostawił. Nie można w nich oddychać. One mdlały nie dlatego, że były wiotkie i delikatne. One mdlały, bo były niedotlenione. Te gorsety. Te kobiety noszące gorsety. Także dlatego minęło 100 lat, prawda? Kobiety ciągle nie mają do końca równouprawnienia, więc chcemy wspomagać kobiety. A ta frywolna atmosfera hucznych lat 20. chcemy, by nas motywowała do fajnej zabawy, a przy okazji pomagania. Taki jest cel. Taki jest cel. I cel jest zbożny. Zbożny. Widzimy się często na różnego rodzaju piknikach, gdzie organizacja Związek Ślązaków i wy tak. Wystawiacie. Powiem Ci, że wśród mężczyzn szczególnie, widząc, można pokazać koszulkę. Cycki są fajne. Tak.
Dużo, akurat spojrzałem na gościa, który dosłownie sylabami jechał, patrząc na koszulkę jednej z was i nie dowierzał w to, co jest napisane. Cycki są fajne. Bo powiedz, cycki są fajne. Ja nie przeczę. Dwoma rękami się podpisuję pod tym. Powiedz mi, skąd pomysł? Jak powstał ten pomysł, bo to samej tej nazwy, bo cycki są fajne. Bo chodzi o to, żeby przyciągnąć uwagę. Temat raka piersi jest troszeczkę takim tematem tabu, a kobiety nie lubią... Wstydliwym troszeczkę. Wstydliwym, tak. Kobiety o tym nie chcą mówić, nie lubią mówić. Wiele z naszych podopiecznych, a mamy ich 14, tylko najbliższa rodzina wie, że one chorują. Często ich sąsiedzi, często pracodawcy czy współpracownicy nie wiedzą, przez co one przechodzą. Jest to temat delikatny, jest to temat wstydliwy, a my chcemy przyciągnąć uwagę i zacząć o tym mówić, żeby to nie był temat tabu, żeby kobiety się badały, żeby dbały o siebie, żeby wyciągnęły rękę po pomoc, jeśli takiej pomocy potrzebują. Więc nawet Amerykanie, bo jest hasło jest po polsku, ale nawet Amerykanie, patrząc na to, mówią tak, I don't know what it means, but I think I know what it means, przyciąga uwagę, zaczyna się rozmowa i okazuje się, że o, mam sąsiadkę, która być może potrzebuje wsparcia, o, moja siostra miała, o, coś tam w moim życiu się wydarzyło. Także chcemy, żeby ten nasz slogan przykuwał uwagę, chcemy, by zaczynał rozmowę i żeby ludzie się otwierali i przede wszystkim, żeby promować badania i profilaktykę, żeby to wczesne wykrycie ratuje życie. Chodzi o to, żeby kobiety, mężczyźni też się badały. A powiedz mi, wróćmy jeszcze na chwilę do tego balu, którego będziemy potem na audycji radiowej będziemy o nim mówić, będziemy oczywiście zapraszać. Który to jest bal? Więc teraz trudno powiedzieć. Jako Great Gatsby, czyli lata 20, lata 30, jest to drugi bal. Jako bal pod patronatem United Colors of Pink to jest to czwarty bal, ale w przeszłości byłyśmy niezrzeszone i organizowałyśmy też bale, jako różowe kropeczki na przykład, chodząc w Avon Walk. Także można być siódmy bal, czwarty bal albo drugi bal. Na pewno nie pierwszy i na pewno nie ostatni. I na pewno udany bardziej niż poprzedni. Oczywiście. 29 września Allegra. Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej unitedcolorsofpink.org, bo jesteśmy organizacją, lub na Facebooku, lub na Instagramie United Colors of Pink. Takich gości to trzeba mieć. Nie zdąży zadać pytania, dostaje odpowiedź. Właśnie chciałem zapytać... Bo ja jestem gaduła. Właśnie chciałem zapytać, jak się można z tobą skontaktować. To może jeszcze raz powtórz ten... unitedcolorsofpink.org, organizacja. Na Facebooku ta sama nazwa, na Instagramie ta sama nazwa. Lub jeśli ktoś chciałby do mnie zadzwonić, można podać mój numer telefonu, 847-909-1930. Można do mnie dzwonić, można pytać. Najlepiej w sumie może nie dzwonić, tylko wysłać teksta, wtedy łatwiej mi jest odpisać i oddzwonić, bo muszę przyznać, że mój telefon teraz się urywa, więc... Ale zapraszam, będzie fajnie. Można przy okazji zabawy, można wspomóc naszą organizację, a dzięki temu wspomóc nasze kobiety. Bilety na bal można kupować gdzie? Można kupować na naszej stronie. Tak. Można też zamawiać przez telefon, można nam wysłać czeka. Także wszystkie formy płatności. Wszystkie formy płatności. Nie mamy Zela, bo nie mamy numeru telefonu takiego jednego, dezygnowanego, ale na stronie internetowej można kupić bilety pojedyncze, można kupić bilety całych stolików. No mamy dobrze działającą stronę internetową. Także... O ile by ktoś nie zdążył zapisać numeru Beci, można zadzwonić na numer Śląskiej Fali 708-667-6692. Podamy numer, gdzie się skontaktować. Dziękuję ślicznie. A my na resztę wywiadu zapraszamy do sobotniej audycji na Śląskiej Fali w Polskim Radiu 1030. Czekamy na Was. Dziękuję bardzo. Dobre tematy. Dobre tematy. Gorące. Andrzej Matejczyk, Janusz Bartosiński, czyli audycja na Śląskiej Fali w każda sobota od 6 do 8. Śląsko-gotka, śląsko-muzyka, śląskie wice, śląskie szlagery. Polskie Radio 1030. Każda sobota od 6 do 8. Tuż pyrskutkowie! Śląska Polka, niech umila czas.